Kielecki Bank Żywności dołączył do Federacji Polskich Banków Żywności. Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie marnotrawieniu produktów spożywczych oraz zmniejszenie skali niedożywienia mieszkańców. Miarą tego, czy jesteśmy cywilizacyjnie zaawansowani, czy nie, jest to, jak tym przede wszystkim dobrobytem się dzielimy z tymi, którzy sobie rady nie dają. Kielecki Bank Żywności działa od 2007 roku. Od początku uczestniczy w Europejskim Programie Pomocy Żywnościowej. W programie tym uczestniczyliśmy w latach 2008-2013. Wydaliśmy ponad 2800 ton żywności. Rokrocznie organizujemy 3 zbiórki żywności, 2 zbiórki przed świętami wielkanocnymi Bożego Narodzenia oraz jedną akcję w ramach projektu Podziel się posiłkiem, to jest to akcja skierowana do dzieci. Pozyskujemy żywność od dystrybutorów, producentów, żywność z krótkim terminem ważności, taką, którą można jeszcze w terminie przekazać potrzebującym. W tym roku już pozyskaliśmy ponad 120 ton produktów, między innymi dzięki współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Pomoc pozyskiwana jest także z programów unijnych. Właśnie przygotowujemy się do nowego programu unijnego, który będziemy realizować od jesieni tego roku i chcielibyśmy, żeby Bank Żywności w Kielcach w końcu wystartował na równych prawach wobec wszystkich banków w Polsce. Zostanie tu skierowany strumień pomocy żywnościowej, ale również zostaną skierowane środki finansowe na działania dodatkowe, czyli na takie działania jak warsztaty kulinarne, jak porady dietetyczne dla osób ubogich, jak edukacja ekonomiczna w zakresie gospodarowania budżetem, ale też ochrony właśnie tych osób podopiecznych przed różnymi zagrożeniami, które występują. Kielecki Bank Żywności jest związkiem stowarzyszeń, w skład którego wchodzi 10 organizacji działających na rzecz potrzebujących w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Od kilku lat współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, dzięki czemu utworzono sieć punktów wydawania żywności, a pomocą żywnościową objęto osoby najuboższe. Pracownicy socjalni zatrudnieni w naszym ośrodku typują osoby, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwalifikują się do pomocy. Osoby te otrzymują różne produkty z banku. Ośrodek również jest jednym z wydawców tych produktów. Mamy specjalnie utworzony magazyn, w którym produkty są przechowywane. W naszym regionie do Federacji obok Kieleckiego Banku Żywności należy też bliźniacza instytucja w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2013 roku z ich pomocy skorzystało ponad 93 tysiące osób.